Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 6. Dyżury. 9, 16, 23 i 30 stycznia 2014 roku. Punkt 7. Oświadczenia i komunikaty. Chciałbym uprzejmie przypomnieć, że jutro mamy spotkanie z mieszkańcami w Szkole za Murem o godzinie 18:00 właśnie w sprawie rozwiewania wszelkiego rodzaju wątpliwości dotyczących wprowadzenia w lutym przyszłego roku strefy płatnego parkowania. Tutaj jeszcze można by było taką jedno słowo powiedzieć, że w sumie no po raz kolejny potwierdza się, że szkoda, że miasto nie skorzystało z tej naszej propozycji wprowadzenia strefy ograniczonego postoju, która to jednak nie była elementem fiskalizmu, tylko właśnie racjonalizacji parkowania. Więc to będzie się jutro. Jeszcze jest kwestia związana, którą się chciałem z Państwem podzielić, dotycząca akcji, którą prowadzimy, zbierania podpisów pod petycją do prezydenta o to, aby powstał rynek nowoderski, a nie hipermarket na działce przed Peweksem dawnym. Ta akcja cały czas jest prowadzona. Codziennie przychodzą mieszkańcy i przynoszą nowe podpisy. Jak Państwo pewnie z prasy dzielnicowej się dowiedzieli, to władze spółdzielni jakby nie przyjmują do wiadomości decyzji członków spółdzielni. Także zobaczymy, jak to dalej będzie się toczyło. Miejmy nadzieję, że to dla kogo. Czy ktoś z Państwa chciałby coś oświadczyć bądź zapytać? A czy można zapytać? Oczywiście, bardzo proszę. Ponieważ jedna akurat sąsiadek, nie wiem po prostu do której komisji uderzyć, bo jedna mnie do drugiej odsyła. Stąd zapytam obu naraz. Sąsiadek zapytała mnie, czy jest szansa, żeby w naszej dzielnicy, tak jak na przykład w Nowej Kucie, powstał takie jakieś miejsce spotkań dla plus 50, ona to dokładnie określiła. Także polityka socjalna mnie do kultury odesłała, kultura do polityki socjalnej, więc tak dalej. Nie dalej, jak dwa dni temu było spotkanie takie wigilijne w Żabczku z emerytami i rencistami. Zresztą bardzo moim zdaniem udane. I na tym to właśnie spotkaniu był poruszany ten temat i była mowa o właśnie stworzeniu takiego miejsca w szkole na Zakątku. To znaczy byłoby to jakby takie kolejne miejsce tego związku. W tym związku emeryci, renciści urządzają różnego rodzaju ciekawe wycieczki, spotkania, grają w bridge'a, szerokie spektrum różnych działań i różnych zajęć. I właśnie to ma mieć miejsce w szkole, w zespole specjalnym numer 4. Mam nadzieję, że to dojdzie do skutku, ponieważ pani dyrektor wyraziła aprobatę do tego pomysłu, także tam już wiele różnych znaczy, jest. Generalnie mając 50 nie trzeba być ani emerytem, ani rencistą, to tak na marginesie. No nie trzeba, nie trzeba też być członkiem tego związku, żeby tam się komunikować. Tam nie wszyscy są bardzo wiekowi. To spektrum wieku jest bardzo szerokie. Od młodych do starych. Dziękuję. Proszę, pan ja chciałem tylko zakomunikować, że została zakończona akcja szczepień. Myślę, że wszystkie 428 szczepień zostało wykonane. Taką informację otrzymaliśmy i ze Skalnedu i z Falka. A drugie wszyscy przeszli. Myślę, że pan powie, że to dotyczyło tych powyżej 65. No, oczywiście, bo takie było założenie. Jak to skorzystać? No, natomiast ja mam pytanie, nie dotyczy. Akurat miałem okazję być w całym delegacji dotyczącym wycinki drzew, przygotowanie pod budowę parkingu podziemnego przed muzeum. Tam ma być 150. Tak jest. I jedna rzecz mnie zdziwiła tutaj, jeżeli chodzi o park
nasz krakowski, bo po pierwsze tam nie można nasadzeń robić, bo jest konserwator. I mam pytanie, czy projekt, który tam wieloletni został już zatwierdzony i on już jest zrealizowany, a dlaczego pytam? Ponieważ od strony mikro kina i od Szymanowskiego przyjechały samochody ze Śródmieścia i budują pochylnie i schody. Zresztą tutaj pan radny Hoffman o to wnioskował, aby te pochylnie rozwalone były beznadziejnym stanie. Oczywiście. Tylko mam pytanie, bo jeżeli chodzi o Szymanowskiego, to chyba nie ma problemu, tylko jeżeli mamy całą dokumentację aktualnie przygotowaną, pozwolenie na budowę, wszystkie opinie bardzo pozytywną na temat naszej propozycji parkingu podziemnego, to jeżeli wybudują z tej strony od mikro, to będą później rozkopywać, może metodą górniczą będą drążyć. Tam ma być czteropoziomowy parking, ale nie miałbym wtedy oczywiście. Właśnie o to pytam się, czy to nie jest takie... Nie ma żadnej korelacji między najbliższej perspektywie, że nic się nie będzie działo. Nie, a ludzie do parku chodzą i potrzeba jest wjazdu karetki, pogotowia czy innego. Nie, to oczywiście, ale to akurat nie, bo to są wąskie zjazdy, to nie są w stanie zjechać. Ale jest to dobrze zrobione kostką górkową, widzę, że przygotowane nie będzie problemu, bo to było w fatalnym stanie. Natomiast dlatego pytam, bo jeżeli... Znaczy pytanie dotyczyło, kiedy będzie parking, tak? O, to właśnie chodzi. Skoro mamy wszystkie pozwolenia. Ja zostawię to pytanie bez odpowiedzi. Nie, bo na przykład ten parking, który będzie budowany, inwestorem jest miasto. I koszt takiego parkingu to jest... Ale nie, szanowny panie. To jest tylko jeden poziom, ja wiem o tym. Olimpiada jest najważniejsza. Ale to są sami zwolennicy olimpiady, jak się nie mylę. Myślę. Niech pan mówi za siebie. Nie, to jest taka partia, która proponuje. I troszkę chleba. Oj, proszę tam. Takie przypomnienie, tylko krótkie przy tej ulicy, przy której siedzimy, Kazimierza Ocołowicza. W listopadzie tego roku zmarł profesor Henryk Markowski, wielki guru polonistyki. I mieszkał, urodził się w 1922 roku. Henryk Markiewicz. I mieszkał tu wraz z rodziną, urodził się i mieszkał na ulicy Kazimierza. Urodził się w 1922 roku. A w listopadzie został na cmentarzu Rakowickim. No, ta ulica Kazimierza, tu się urodził, tu mieszkał. Tylko jeszcze... Nie wiem. Tylko jeszcze taka ciekawostka. Początek to miał 40 tomów, 40 książek zgromadził, a pod koniec życia miał 40 tysięcy. No tym żył po prostu. Dziękuję. Ja mam jeszcze taką tutaj uwagę, propozycję, ponieważ mamy koszulki takie reprezentacyjne dla radnych. Prosiłbym, żeby później po zakończeniu tego tam do tej salki, żeby sobie każdy dla siebie przymierzył, ponieważ coś tu wyszło nie bardzo z tą dostawą. Miały to być Elki, przysłali jakieś eski, ale to trzeba zobaczyć, dlatego, bo one są duże. I uwaga taka, bo 3 złote trzeba będzie się zrzucić. O, to jest zdzierstwo. Dobra. Promocyjne. Nie widzę więcej. Proszę. Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającymi się Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem, chciałem Państwu w imieniu własnym i zarządu życzyć zdrowych, spokojnych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Dziękuję bardzo. I zamykam 39. sesję. Bardzo.